Aha, dziś już nie będzie Mariana, chyba że gra mnie będzie trollować na tyle mocno, że Marian będzie uznawany za przyjemniejszą opcję, ale nawet pomimo tego, że gramy na najwyższym poziomie trudności, to raczej bym się tego nie spodziewał. Z drugiej strony to Fire Emblem, gdzie mogę dostać to słowo ukryte na pysk. Nie no, aż tak źle być nie może. A z inne kłamstwa, które będę sobie miał, żeby poczuć się ze sobą lepiej? A co my ostatnio zdążyliśmy zrobić? Mamy piąty chapter, to jest zamek. Jakbym chciał być bardzo tanią kurwą, to pewnie mógłbym sobie wyektować srebrne bronie. Ale one są DLC-kowe. To nie w porządku, to nieuczciwe, tak się nie godzi, tak nie wolno. Cześć Sylwio. Więc nie będziemy zakładać nie będziemy zakładać srebrnych broni. Jeżeli będę, gdzie mi absolutnie beznadziejnie szło, to wtedy mogę się zastanowić nad wykładaniem rzeczy, które dostałem z DLC-ków. A tak, to rzeczy z DLC-ków nie tkamy. Same DLC-ki już jak najbardziej, w sensie mapy DLC-kowe, rzeczy z DLC-ków, które nie są przedmiotami, które dostajemy za darmo. To, na co musimy zapracować, to jak najbardziej będę tykał, ale takich darmowych rzeczy, które dostaję na początku, to nie. Wierzę, że jestem w stanie przejść grę i bez tego. Jeżeli nie będzie szło, to mówię, wtedy będę mógł rozważać korzystanie z nich. Zresztą też, żeby nie było, to nie jest tak, że te DLC-kowe rzeczy, one są z automatu lepsze, bo to zależy od sytuacji bardzo mocno. Bo dostaliśmy głównie srebrne bronie, które w teorii są mocniejsze, ale w przeciwieństwie do takiego Fire Emblema The Houses, srebrne bronie są zauważalnie cięższe niż te nasze podstawowe. Przez co też bardzo często będziemy dublowani po prostu, jeżeli będziemy ich używać. Także do dobicia kogoś się nadadzą, ale jeżeli ktoś nam odpowie, to możemy bardzo pożałować tego, że nie używamy zwykłej broni. Anyway, czy będę naiwny twierdząc, że spróbuję się zrobić tę misję i może mi się uda? Chyba tak. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie tanio. Let's go. Dla krótkiego przypomnienia fabularnego ostatnim razem okazało się, że zamek zamek Firen jest najeżdżany. Postacie używają wszystkich broni, każdy ma specjalizację. Nie jest to per se specjalizacja dla postaci. Specjalizacja dla postaci była w starszych Fire Emblemach. Chociaż nie, tutaj też mają specjalizację w jakichś broniach chyba. Aż zerknę zaraz. Bo wydaje mi się, że jest tak, że postacie mają swoje specjalizacje, ale można też przenieść specjalizację na podstawie emblemu, który posiadamy. Nie dostaniesz mojego pierścienia. Jak bardzo kiszowo może wyglądać stereotypowy szlachetny złodupiec? Jeszcze ten idealny wąsik. Czy taki ubój jest praktyczny podczas walki? I pewnie bardziej praktyczny niż chodzenie w jakichś sukniach. To jest wesele. Rosalie Sabich? Kurde.
Nie kojarzę chyba tej roli. Albo nie kojarzę, albo już nie pamiętam, że kojarzę. Czyli na pewno w tej chwili nie kojarzę. To tyle mogę powiedzieć z całą pewnością. Jestem pewien, że nie zostanie użyta jako zakładniczka. Teraz całkowatą mało ze smokiem. To musiałbym chyba zobaczyć postać. Często mam tak, że kojarzę bardziej postać z wyglądu, aniżeli z imienia. Na zasadzie zobaczę postać, to będę przypomnę sobie imię niż drugą stronę, o tak. Nie dostaniesz naszego pierścienia. Selika jest zbyt silna, nie oddajemy. O, nie chcemy się uciekać do przemocy, ale księcia i księżniczkę zabijemy. A to nie, to nawet wygląd, bo mnie nie skojarzył. I teraz nie pamiętam, czy ja już po prostu tak dawno oglądałem, czy to był któryś z późniejszych sezonów. Mamy niebiesko-czerwone włosy. Ona ma niebiesko-czerwone ozdóbki na rogach. Przypadek? Z pewnością. Była. To znacznie lepsze określenie. To pierwsze jeszcze. Okej, czyli zbyt dawno oglądałem, ewidentnie. Kiedy było pierwsze cało? 12 lat temu? Och, biedactwo, umarło jej się. To nie Zefia zabiła właśnie. To tylko jakieś dziecko. Może? Może? Czyli ewidentnie upadły smok powrócił ze swojego więzienia. W tej teoretycznie najbardziej pokojowej krainie naukowców i magów. No, ale to jednocześnie bardzo dobre miejsce dla powstania kultu. Och, to takie urocze. Mam trochę takie jak Zefia, biorąc pod uwagę, jak długo znaliśmy Lumierę. W każdym razie Zefia się nie będzie przejmować takimi dobiazgami jak my. I całe kurwa szczęście. Ma od tego swoich przydupasów. Na razie właśnie naszym priorytetem jest odzyskać zamek. No, także Zefia sobie leci. My zostajemy chyba z pełnym składem, tak? Mamy pełen skład, nie musimy absolutnie nikogo zdejmować. Czy ja mam wszystko dobrze ustawione? Wydaje mi się, że tak. Ty masz Malsa, ty masz Selikę, ty masz Sigurda. To chyba będzie git. Więcej emblemów na razie nie mamy.
Mogę co najwyżej zobaczyć, czy mogę komuś coś jeszcze dać, ale też nie wydaje mi się. Bo Shedon ma to pól do rzucania. Ty masz oszczepy, ty masz oszczepy, ty masz oszczepy. To wydaje mi się, że mam wszystko tutaj potrzebne. Czy chcę ich jakoś zamieniać? Nie wydaje mi się, więc tylko zrobię szybki zapis. I lećmy z koksem. Naszym celem jest pokonanie bossa na mapie. Teoretycznie, jakbyśmy byli bardzo uparci, to nie musimy zabijać absolutnie nikogo innego, ale raczej nie jest to jedna z tych map, gdzie jest to w miarę sensownie wykonalne. Drzwi są zamknięte. No, na szczęście możemy je wyważyć, to nie jest tak, że musimy znajdować do nich klucze. Właśnie dostajemy wskazówkę, że możemy niszczyć drzwi atakując je, a jeżeli mamy złodziei, to możemy dzięki nim otwierać drzwi za pomocą wycechów, aniżeli je po prostu niszczyć. Anyway. Pozycja, w której się obecnie znajduje, jest absolutnie nieprzyjemna. Bo wrogów jest lekko ręką jakieś 3 razy tyle co ja. 3, 7, 10, 13, 16, 24, 27. Przesadziłem, ale byłem blisko. Drzwi można po prostu wyważyć. I know, right? Dobra, tylko teraz pytanie. Co ja mogę zrobić? Oni nie mają tu magów przede wszystkim. Więc jednym z ważniejszych rozwiązań, które możemy zastosować do obronienia się na początku, będzie wykorzystanie z Luisa. Któremu możemy dać oszczep, który na chwilę obecną nic nie robi. Tylko danie mu oszczepu powoduje, że jeżeli łucznik spróbuje w niego strzelić, to on będzie mógł oddać. A w dodatku daje odrobinę ekspert samo to, że atakujemy. Więc z tym lepiej. Stań tutaj. Wydaje mi się, że to będzie najsilniejsze miejsce. A właśnie, to jest jedna ważna rzecz, o której nie mogę zapominać. Oni mają złodzieja. Oni mają złodzieja, a tu są dwie skrzynki. Więc jeżeli chcemy zgarnąć wszystkie łupy, to musimy bardzo szybko biec tą stroną mapy. Przez bardzo szybko musimy dosłownie zapierdalać tamtędy. Więc spodziewajcie się, że będzie bardzo, bardzo intensywny warping uprawiany. Bushel może podejść. Ty też możesz podejść. Bardzo mocno się to zaboli. 8, ale może być. Normalnie pomyślałbym, że dawanie ekspa Wanderowi nie jest jakimś najlepszym rozwiązaniem, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji, w której się śpieszymy i dlatego nie będzie mi to aż tak bardzo przeszkadzać. Jedyne co im może jakoś specjalnie grozić, to losowe kryty, a nigdy nie gram z myślą o tym, że coś mi losowo krytnie, bo to jest toczenie się o kłopoty. Dobra, ty puń się tutaj. Masz 8 speeda, 13 speeda, czyli się zdubluje, czyli ty nie możesz wychodzić do miecznika. Ty masz tyle, trochę dużo oberwie, to nie ma sensu raczej. A tutaj jest 8, tu jest 5, czyli ty możesz wyjść, weź czego oddasz. No i git. Jak ubijesz złodzieja, dostajesz jego loot. Nie jestem pewien, czy cały, czy tylko jeden z przedmiotów, który ukradł. Przynajmniej jeden się dostaje, ale nie jestem pewien, czy wszystkie. I złodzieje generalnie będą uciekać tak szybko, jak się da. Nie będą starać się nawet wchodzić w walkę z nami. No bo tutaj spodziewałem się, że dostałem go mniej więcej za chwilę temu, że po prostu nic się nie stanie. Ty strzelisz w Etie. Etie powinna przeżyć. Oni tu będą biec. On zbrejkuje Busherona. To było... Nie powiem, że to było dokładnie to, na co liczyłem, ale było to coś, czego spodziewałem.
Ja bardziej w tej chwili przedstawiłem jednostki po to, żeby one były w miarę blisko tej lewej strony, aniżeli żeby mogły jakoś ładnie, sensownie kontrować. Anyway. Co teraz chcemy zrobić? Bo moja pozycja nie jest optymalna, to na pewno. Dobra, jeżeli tu stoję, to ty nie podejdziesz, ty nie podejdziesz i ty nie podejdziesz, czyli mogę teoretycznie zrobić tak, że ty zaatakujesz łucznika, łucznik ci nic nie zrobi. Na pewno nie chcemy stać jednostek, to jest zawsze to czego nie chcemy robić. Dobra, ty stój tutaj, żeby blokować przejście. On ma na mnie zasięg, to niefortunne. Bo tego nie zabijesz. Nie ma szans, żebyś go zabił. To jak tu staniesz, tam też będzie miał zasięg. Wydaje mi się, że mogę zablokować uderzenie za pomocą flam. W razie czego. Bo tak, jak ty podejdziesz, to umrzesz, więc to nie ma sensu. Ty nie będziesz w stanie go zabić, prawda? Możesz go spajkować, ale nie zabić. Niedobrze. Coś czuję, że to będzie powoli ten etap, kiedy cyferki się nie będą zgadzać. Jeżeli chodzi o to, jak byśmy chcieli, żeby to wychodziło. Ja czy nie będę chciał zengage'ować tutaj szybko. Bo to im może zabić jednego z tych żołnierzy. Będą punkty do odnawiania sobie engage'a, więc nie ma po to, żeby jakoś bardzo go oszczędzać. Dobra, na razie pewne jest to, że oni mają tu trzy jednostki, które mogą mnie potencjalnie strzelić. Więc muszę im zabić tego żołnierza, tego łucznika. A czy ja jego jestem w stanie zajść? To mnie zastanawia. Tutaj będzie ryzykownie podejść. Ty możesz zabić jego, to jest... Nie mogę wstawić jego. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Zabraknie mi jednego punktu obrażeń. To chyba najgorszy wniosek, który dostanę dzisiejszego dnia. Ale czy ty przeżyjesz? 21, 4... Weź, czego przeżyję, więc jest okej. Chyba? To jest okej. Ty nie zabijesz... Tu jeszcze dłużnika też oberwie, więc to trochę zbyt wykopne. No dobra, strzelaj. Bo ty teraz nie masz zasięgu na etnie, nie. Dobra. Co ja mogę? Mogę teoretycznie... Czekaj, ty masz 7 defa. 17, 7... Dostaniesz za 10, on cię nie dubluje. Dobra. Ile zaraz toporkiem? 9. To powinno być w miarę ok. Jeżeli trafi. A pewnie nie trafił, prawda? Trafił. Nice. Bardzo nice. Chyba w jakim położeniu się znajdujemy? W nie najlepszym, ale też nie ma tragedii. Co teoretycznie mogę zrobić? To... Wiesz, ty będziesz mieć zasięg. Ty nie będziesz mieć zasięgu w żadnym wypadku na niego chyba. Jeżeli dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakbym jego zabił, to chyba mogę zajść raz, dwa, trzy, cztery, pięć wtedy tutaj. Bo chcę też uważać mimo wszystko, żeby nie podstawić chlorę podłucznika, bo to się źle skończy. Temu zabraknie jednego, prawda? Tak. Ale chyba lepszej opcji w tej chwili nie mam. Poza engage'owaniem, czego nie chcę robić. Więc zróbmy to. Plus do senności, to by wiele nie zmieniło. Muszę pamiętać, że mam jeszcze jego do wybicia. Czy ja będę w stanie zabić łucznika? W sumie, to jest pytanie. Bo tak, ty jego nie zabijesz, prawda? 2, 0 razy 2, nie. To nie wchodzi w rachubę. Chyba widzę, co wchodzi w rachubę za to.
Tylko żeby to się nie spierdoliło. A ty robisz tak. Ty nie masz zasięgu. Ech, szlak. Czyli mój plan trochę nie wypali. Ale to nic. A ty bierz za 17. Czyli tylko Etie jest na ciebie podatna w tej chwili, więc wystarczy, że zabije tego jednego kolegę tutaj. Więc nieźle. Znaczy tych dwóch kolegów tutaj. Wychodź na co. Ach, to jesteś ty. Nie podlatywać Chloe. Czy to jest bezpiecznie? Po nimi. Nie. Czyli chyba muszę... Znaczy, ona teoretycznie przeżyje, ale nie wiem, czy to jest coś, co chce robić, więc... Po prostu... Ty wylecz Etie. Bo bez tego nie ma w ogóle o czym dyskutować w tej chwili. I ty zaatakujesz. To lansa powinna wystarczyć. A przy okazji ma większe szanse na trafienie, więc mniejsze ryzyko. Jeżeli dobrze liczę, to wszyscy powinni przeżyć. Tylko ten nieszczęsny złodziej bardzo szybko ucieka. Ach, oni tu biegną, ty strzelasz. To taga, nieźle. Nawet jest nieźle. Wyszło w miarę zgodnie z planem nawet, bym powiedział. Ty nie masz na nic zasięgu poza łucznikiem, więc idź po prostu zabić łucznika. Przy okazji poziomik wpada. Jakieś dobre staty? O, całkiem ładnie. Wpadło większość tego, co bym chciał, żeby wpadło. Znaczy, żeby nie było. Pamiętam o tym, że staty i tak są generowane, powiedzmy, na stałe, więc... Znaczy, na stałe. Nie są losowe, o, w ten sposób. Więc to i tak zawsze by było tak samo i tak, więc... no nic. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Ty nie będziesz mieć zasięgu na nikogo, chyba że tutaj podejdę i w nich już zacznę strzelać. Więc zróbmy to. Żeby nie marnować czasu. Zawsze lubię na początku robić te ruchy takie pewne, które wiem, że inaczej ich nie rozwiążę raczej. Ty bardzo mało zadasz, ale to w sumie dlatego, że to z Game of Iron powinien zadać więcej. Wciąż mało. Czy to tak może zadziała? Błagam, staw. Chyba wyszło ok. Wciąż nie tak dobrze, jakbym chciał, ale zdecydowanie mogło być gorzej. Tutaj chain. Break. On jest fejkowany, ok. Nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo nie podoba mi się to, co widzę. Zwłaszcza, że on mi stu... Nie, on nie dubluje. 15, on trafi za 11. Problem jest to, że on mi zdubluje fram w razie czego. Czy ja to mogę jakoś sensownie rozegrać, żeby wszyscy przeżyli w tej chwili? Znaczy, on co najwyżej umrze od klana, to na pewno. Ach. Czyli mamy teraz jeszcze 4 ruchy. Jest spora szansa, że to nie wyjdzie. Bo ty ile mu zadasz? 12. Ty mu zadasz 12. Ty mu zadasz 8, czyli 20. Mało. Bardzo mało. Not gonna lie. Obaj mają 13 speeda, więc obaj dublują zarówno Edge. Chociaż...
Kurde, gdyby on nie dublował. Właśnie, on klana nie dubluje. To wiem, co mogę zrobić. Będę sprytny. Czy ja to mogę tak zrobić? Powiedz mi tylko, jaki ty masz zasięg. Ty masz taki zasięg. Czyli ty wejdziesz go tylko klana. Możesz być, czy jest? Okej, okay, dobra. Wszystko będzie git. Wszyscy przeżyją tę turę. Chyba, że zostanę jakoś bardzo brutalnie przez NG zrobiony. A w to nie chciałbym wierzyć. Chłop został zrejkowany. Ty jest bezpieczna. Ty się nie angażuj, proszę. To jeszcze nie pora. Luis mu przywalił. Już niech powoli zacznie biec na tą stronę. I ty z Chain Guarduj. Klan nie powinien być dublowany, więc powinien przeżyć najbliższą turę. On mnie zdejkuje, to pamiętam. Tutaj będzie Chain Guard i przywalimy mu szkodę, żeby zabić, ale jest ok. Widzicie, wykalkulatorowane. Dobra. Teraz zaczynają się lekkie schody, bo wchodzimy na schody. Jestem mistrzem komedii. Czy lapier zada więcej? Tak, lapier zada więcej. Powiem więcej, lapier zabije. Ty nie masz zasięgu absolutnie na nic. To niefortunne. Innej sobie idziesz tutaj. Dalej, co my tu mamy? Czy ktoś u mnie ma miecze w tej chwili? Nie. Bo chcę się pozbyć tego kolegi z toporami. A wiem, że on będzie im breakował lance, więc na to chcę uważać. Weź podejść tutaj. Zadasz mu niewiele, ale za darmo. Czy ktoś jeszcze za darmo będzie bił? Busheron może za darmo. To strzel za darmo. To ja mogłem Busheron najpierw, to by część atakami zabił pewnie. No, niech tak będzie. A bo mnie trafił w ogóle. Lmao. Lmao. Ale tutaj ten atak jak wejdzie, to. To przejdzie. Doskonale. 17 defa. 17 defa to bardzo dużo na ten TFG. Dobra, i chcemy lecieć do przodu. Tutaj klan powinien być w stanie dobić kolegę. Chyba, że 2... znaczy 2,8% by mnie zrobiło ciula. Klan dostaje dokładnie te staty, których potrzebuje. Doskonale. Weź wylecz Osiedziego. I Alfred, zasuwaj. To jest to. I Wander niech bije. Wanderowi skończyły się vulnery, ale chyba jakoś to przeboleje. Z przyzwyczajenia skipnąłem tyle. Dobra. Jak daleko jest złodziej? Jest dość daleko. Unlucky. Bardzo unlucky. Ty nie będziesz mu nic zadawał. Nie podoba mi się to. Oni mi też nie będą wiele zadawać. Więc to jest pozytyw. Strzel w niego, żeby nie marnować tury. Dostaję staty, których nie potrzebujesz. W Engage'u jest sporo postaci, które dostają nie te staty, które mają klasy. Najlepszym przykładem jest ta nieszczęsna Loli, na którą wszyscy się zaczekają. Która domyślnie jest Axe Fighterem, a jej najlepszym... Nawet niekoniecznie jej najlepszym przyrostem. Ona jest postacią, która ma najwyższy przyrost magii, przez tego pamiętam.
Tak domyślnie. Więc teoretycznie najlepsze, co można zrobić, to zespekować maga przy pierwszej możliwej okazji. Dobra, weź oddaj mu Vulneri. Ty weź podjedź tutaj tylko, bo jak używa przy niej podków, to więcej się leczy, więc to jest bardziej warte. Okej, zobaczmy, co teraz się dzieje. On jest w miarę niedaleko, ale to... Beru. Spada. Ale jeszcze nie na tyle, żeby się przejmować. On... To daje mi na mało, dzięki Bogu, za 17 defa. Luj, ty bardzo słabo jednotką. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że generałowie są generalnie słabi, to nie tutaj. Przynajmniej przez sporą początkową część gry. Dobra, potrzebuję topornika. Czy ty są nie zdajesz mu obrażeń? Doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć. Czy Iron Axe też mu nie zadasz? Why would you do that? Z drugiej strony nie ma nic lepszego do zrobienia, więc stań tutaj z Handaxem. Jako piechota wciąż będzie chain atakował, więc mogę to zrobić na tej zasadzie zawsze. Tylko ja go nie zdejkuję, bo to jest opatężona jednostka, więc to chyba też nie będzie miało wiele sensu. Dobra. Strzelaj. Fajer bardzo dobrze wszedł, dostaliśmy leczonko. Czy ja ich zabiję? To jest pytanie na dziś. Zobaczmy. Mogę go stejkować, jeżeli trafię. Trafię. Uuu, 3% chyta XDDDDDDDD. Kocham Fire Emblema. Dobra, lecisz tutaj. Lecisz tutaj, tobie się krzywda nie stanie. Za ile Luis przywali? Żelazna lanca za 13. Niech najpierw Wander zaatakuje. To Luis to teraz będzie mógł dalej podbiec. A nawet nie wiem, czy nie to iść tak, że tutaj tak zaatakuje. Wander spada obrywanie setalni, ta to nieprawda. Czy to zabije? Powinno. Iron Lance 9, równo 9 i masę procent szans na trafienie. Let's go. Ja? I teraz Luis, jako że zgodnie z tym, co można oczekiwać po generale, ale ma najwyższy movement w mojej drużynie w tej chwili, to go tam posłamy. Dostajemy sugestię, że oprócz przebijania się przez główne drzwi możemy zniszczyć tą ściankę, która tam stoi. Co z jednej strony jest dobrym pomysłem, z drugiej strony nie aż tak dobrym, jak mogłoby się wydawać. Ten kill był zamierzony, nie pomylicie mi, że jest inaczej. No, spoiler, nie był. Ile masz speeda? 9, 17. Zastanawiam się, czy nie opłaca mi się próbować bejdzieć go na ataki, żeby powoli jak powoli, ale wybijać te jednostki w środku. On otwiera skrzynkę pierwszą, Armor Slayer to się może przydać. A on nie będzie się dał bejdzieć. Smutek. Czy wy widzicie tego chuja? Czy wy go widzicie? On po prostu powiedział, nie, nie przechodzisz. Jeszcze nie trafiłem. Fajn. Fajn. Najbardziej mnie to denerwuje o tyle, że tam jest ten złodziej nieszczęsny. Który kradnie już drugi item. Weź wylecz klana. Czemu oni się nie dadzą bejcić? Le. Dajcie się bejcić. Fajny wężek, kind of right. Dobra, zaraz zobaczymy, na ile pilnie będę tak narokował obców. Obców brzmi jak rozsądna rzecz. Zabijasz? Nice.
Nice, nice, nice. A? A teraz przypomnijcie mi, czy złodziej nie ma umiejętności, które pozwalają mu przychodzić przed jednostki. Więc mogę, przynajmniej na papierze, zrobić tak. Wydaje mi się, że on nie zdąży jeszcze uciec. Bo ile ma movementu? 3. On ma tylko 3 movementu? Dziwne. Zapomniał się, że będzie miał więcej. Zastanawiam się właśnie, czy ja chcę wszystko tutaj posyłać, bo mam wrażenie, że to jest trochę niebezpieczna opcja. Czy może częścią jednostek po prostu drzwi nie wyważyć? I jakoś to rozdzielić. Chyba tak spróbuję. Czy ktoś potrzebuje leczenia? Trochę. No nie jest tak, że mi chwili nie starczy, więc... O to się raczej przejmować nie muszę. Drzwi niszczymy normalnie, tak jakby to była jednostka, tylko mają jakąś tam określoną liczbę ataków, żeby nie było. 8 resista, 17, czyli też możesz podejść, nikt nie stanie. Easy. Dobra, co za złodziej? Absolutnie nic. Bo mu na to kurwa nie pozwolę. Ty nigdzie nie idziesz, kolego. Złodzieje w Engage'u używają sztyletów, które mają większy zasięg niż mogłoby się wydawać. Więc trzeba mieć to na uwadze. Bo ktoś by sobie pomyślał, sztylet co to jest? Sztylety tutaj mają dwa zasięgu. Bo są bardziej takimi sztyletami do rzucania, aniżeli sztyletami zwyczajnymi. Nie trade, tylko użyj. Podejść tutaj. Bardzo mi szkoda, że oni mnie tutaj nie próbują atakować. Bo przydałoby się, żeby dało się ich jakby bić. Tych nosek tam w środku jest naprawdę dużo. I dlatego trochę na to liczyłem. Przesuńmy się tutaj. Przesuńmy się tutaj. Na razie jeszcze nie wyważę tych drzwi. Zobaczę w sumie, czy z drugiej strony może będą chcieli mnie... Czy ty masz 3 zasięgu? Tak, ma ten teraz 3 zasięgu. To wiele wyjaśnia. Ty masz fire, więc... Fire to jest najmniejszy problem. Okej, czyli złodziej nawet nie próbuje mnie atakować, co ciekawe. Luisowi dodaję całe 0, więc this is fine. Nie chcesz wykorzystywać dalej ruchu, chcesz za to... Tak, zabić. Czekaj, do nas go nie zabije? Nie. Goddammit. Trafisz? Powiedz, że trafisz. Nice. Jeden ekstra. Jeden. Lid. On mnie odsuł. Tak głupio, i tam mnie odsuła. O, no, no, no! Dobra, co my dostaliśmy? Armor Slayer i Obstract. Niektóre laski mogą blokować przejścia. Właśnie tak jak wspomniany Obstract. Czy tutaj będę miał jak z tego sensownie skorzystać? Zaraz zobaczymy. Dać mi nie pchaj, że oni tutaj wciąż nie chcą przejść. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jeżeli to tutaj otworzę, to oni wszyscy się na mnie zlecą. I że to nie jest najjasniejszy z moich pomysłów. Zwłaszcza, że ile ty masz momentu? 4. Raz, 2, 3, 4. Dobra, na razie stanę tutaj i nie będę jeszcze niszczył. Chcę się odpowiednio przygotować. Nie robię żadnych, nie wiem, low turn runów ani nic takiego, więc nie ma pośpiechu pod tym względem. Zacznę już sobie tutaj niszczyć powoli. Bong. Weź łyknij sobie w sumie. Ty też możesz tu podejść.
koni. Dobra, na razie pas. Chcesz wziąć sobie energię emblemową. Tu podejdziemy tak. Oszczędzimy sobie jeszcze jedną turę. A propos tur, czytałem gdzieś dzisiaj, że w Personie 5 to niektórzy bossowie dostają losowego Magidalona, jeżeli przeciwnik, jeżeli gracz spędzi za długo na danej bazie. I bardzo się zdziwiłem z wszystkiego, bo nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Dobra. Spróbuję zrobić to, co myślę, że jest rozsądne, czyli zniszczyć to z obu stron. Tutaj podejść Sigurdem z Javelinem. Nie engage'uj, spokojnie. Nie szalejmy aż tak bardzo. I jednocześnie zniszczyć tutaj. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oni nie powinni mieć tej zasięgu. Mają na Bushirona, ale to inna sprawa. Pożałuję tego, gdzie stoi Etie, by the way. Okej, pytanie, jak oni się rzucą? Nie najlepiej. Mogło być gorzej, ale nie najlepiej. Okej, tutaj idę dokładnie tak jak myślałem. To bolało. Taki spory limit to 100 tur? O, posiłki, doskonale. To jest to, czego potrzebowałem w swoim życiu. A mam propozycję na dziś. Wchodzisz tutaj. Tankujesz. Lepiej niż Sevi. A? Tylko nie jest w stanie go dopić. This is fine. Wandę... Czy on musi tutaj stanąć i blokować? Chyba nie. Powiem więcej, Wander mógłby za dużo oberwać, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Ty nie będziesz miała zasięgu. Zastanawiam się, czy nie lepiej było, żeby Chloe podleciała tam na drugą stronę, szczerze mówiąc. A to po drugiej stronie, czy ja mogę to przeżyć w miarę sensownie? Bo tak widzę, że dwóch magów się będzie dobierało do Etie. Co jest mi bardzo nie na rękę. Etie nie ma szans przeżyć żadnego z magów. Znaczy nie, przepraszam, jednego może przeżyć, ale dwóch nie ma szans, kategorycznie. Czy to już jest czas na World Ragnarok? Nie wiem, czy oni do mnie nie zaczną jechać, a wtedy się napadać ze skończy. What to do, what to do, what to do. No tak, ty zadajesz za mało i obrywasz za dużo. Czy moim planem na dziś jest po prostu taktyczna ucieczka? 24... 3, czyli przeżyję na 1 HP XD. Weź się taktycznie ewakuuj bez. Ty masz 10 resistów, oni mają 17, 17, czyli 14, a on ci nie grazi. Daj go strzał. Inna sprawa, że mogłem tego nie przemyśleć, nie wiem czy Bushiron nie umrze w tej chwili. Chaingardować się nie mogę, to jest z tym gorsza sytuacja, not gonna lie. Czy ktoś z nich ma Riders, Bane i Iron Axe? To powinno być ok. W takim razie. Hmm. 24, 3, 21, chyba będzie ok, ale tylko chyba. Nie jestem przekonany, czy to co właśnie zrobiłem pozwoli im przeżyć. Zaraz zobaczymy. Okej,
15. Nie oddam mu za nic. 21. O, spudłował. Nice. O, mistrze i za miarę niewiele. O, ma tam Dera niestety. Więc nie oddam. Chain ataki niestety wchodzą zawsze za tyle samo, niezależnie od obrony. Więc jest to jakiś sposób, żeby zabijać generałów w tej grze. Jest mi to oczywiście bardzo nie na rękę, ale to inna sprawa. Tak samo jak nie na rękę jest mi to, że Enelucze zaczyna, jeśli on ma 26 ataku. To oznacza, że mój protagonista może się pożegnać z życiem. Dobrze liczę? To jest... Czekajcie. 15 minus 7, 8. I 26 minus 7, 19. 27, 25. Jop. Mój protagonista umrze, jeżeli dostanie obydwoma hitami. Hehe. This is fine. Ten drugi mak się do mnie dobija. Men Augusta. Proszę o zaprzestanie takich rzeczy. Czy ty przeżyjesz? 17, 18, 9, 9, 8, 16, kurwa. Niedobrze. Znaczy to przeżyję z tego co widzę, więc to powinno być okej. I teraz ty możesz dobić. Etiet tutaj nie ma nic do gadania, kategorycznie. On może strzelać tylko w Selin. Oni nie zabiją we dwójkę Selin. No i tutaj zaczyna się mój główny problem pod tytułem Nelucze. Zastanawiam się, czy AI jest mądre. Jeżeli AI jest mądre, to tego nie przeżyje. Jeżeli AI nie jest mądre, to przeżyje. Bo rzeczy, które wiem, że mogę zrobić, to na pewno mogę wstawić tutaj Mogę wstawić Wandera? Wander przeżyje na Luczego i coś jeszcze raczej. Bo to będzie 8. Malwander na pewno przeżyje. Tylko nie wiem jak długo przeżyje, to jest mój główny problem. A? Nie podoba mi się, że Louis nie ma za bardzo leczenia już. Przydałoby mi się, to na pewno. Engage mi tutaj niewiele daje w tej chwili. Jeszcze. Jestem po prostu spróbuję dobić jednego z żołnierzy. On chyba chce tu zostać. Bo od większości rzeczy dostaje za zero. Co cię bije? Już nic cię nie bije. Więc możesz to dostać. Okej, zobaczmy czy mój interny plan wypali. Jak nie, to będzie zaraz szybka sotka. Ty mnie strzelisz za 7, to jest w planach. Ty mnie strzelisz za 8, we flam, to też jest w planach. Okej, teraz zaczyna się prawdziwy problem. O mnie strzeli za 10. That's unlucky. Hmm.
かい。手だれのショーですね。とどめを刺しても。A to inna sprawa, że bossowie w Engage'u mają Revival Stone. Czyli jak zbijemy im jeden pasek HP, to leczą się do pełna i musimy zabić ich jeszcze raz. Będę robić trochę obelwie. Nic nowego. Louis umrze od chain attacku. Zapomniałem o chain attackach. To chyba tyle, jeżeli chodzi o mój misterny plan. Yep. Ale będzie to fane. Wander też tej tury nie przeżył. Ta tura poszła dużo gorzej niż się spodziewałem. Dobra. Jak daleko chcemy się cofnąć? Wydaje mi się, że dolna część mapy absolutnie nie zmienia tego, jak się rusza. Więc muszę wymyślić, co zmienić tutaj, żeby wszyscy przeżyli. Poważnie się zastanawiam, czy playem nie jest po prostu wycofanie się w stronę mojej drugiej drużyny. Louis może ukraść podka od protagonisty i wtedy powinien przeżyć dowolną ilość ataków. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze, bo będziemy w stanie połączyć nasze drużyny jedną z drugą. I jakoś to się, powiedzmy, bardziej rozłoży. A, tutaj nikt mnie nie przywalił. Tylko, o Boże, ja się udupiłem. Dopiero zauważyłem, w jaki korytarz wszedłem. Lol. Lol. Upsi dupsi. Aż będzie taktyczna ucieczka. Holy shit. Trzy, 14, on mi zabije Boucherona, doskonale. Znaczy nie zabije, bo mam podka. Dużo większym problemem jest... to, że ta Wajza... ma Thundera. Czy to go zablokuje? To go powinno zablokować chyba. Nope. On wciąż ma zasięg. Kendon idzie, że ma zasięg. Raz, dwa, trzy, cztery. On ma trzy kartki. Spróbuję to na szybko w takim razie zmienić. Mam ograniczoną ilość ładunku, więc będę się starał, powiedzmy, tego aż tak nie zużywać, ale... dobra, Etie zaatakowała, czyli on by musiał raz, dwa, trzy. Czekaj. Ma cztery. Raz, dwa, trzy. I żeby mieć zasięg, to musi stanąć tutaj, więc jak ja stanę tutaj, to będzie ok. Tak. Ok. Tutaj wyjątkowo nie skupałem. To teraz ta gorsza część. Jak stąd się wydostać? Spoiler, nie wydostanę się stąd.
Nie wiem, czy to nie jest play bardzo niebezpieczne, ale chyba? On powinien tu być w miarę bezpieczny. Ty uciekniesz tu. Ty tu... Czy ty tu przeżyjesz? To jest wygodne, ale nie będzie. A ty nie uciekniesz tak czy siak, więc zobaczymy. Trochę metodu prób i błędów zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mam lepszego pomysłu na chwilę obecną, więc wierzę, że to jakoś wypali. Zwłaszcza, że engage nas trochę leczy, jak jesteśmy w walce. O ile możemy atakować, to jak widać nie jest odpisane. Udało się uniknąć. Louis będzie tankował, to jest duży pozytyw. Ja tankuję. Dobra. Ten kolega mnie bardzo niepokoi, bo jest już w zasięgu. Jak tu podejdę, to nie zabiję chyba, co? No, nope. Czyli to nie ma sensu. Dobrze, rozumiem. Mogę teoretycznie World Ragnarokować, tylko nie wiem, czy to mi w tej chwili cokolwiek da. Lepiej może uciekać. To już jest dużo. Tylko no właśnie, nie jestem pewien, czy ja chcę tutaj World Ragnarokować, bo od tego zależy, jaki ruch wykonam w Stalin. Teraz nie wiem, czy mam kogo z World Ragnarokować tak sensownie, bo World Ragnarok nie zostawia od dwie kratki. Czyli musiałbym jego tak naprawdę, a to mam wrażenie, że trochę zbanowany engage jest. Spróbuję na razie jeszcze podejść. I wtedy Etie będzie tu. Ty wyleczysz Etie. Ty pewnie pobijesz po prostu. Z braku lepszych rzeczy. Yep. Ty możesz zaatakować tego kolegę. Łucznicy wciąż żyją, więc nie bardzo mogę cokolwiek robić przy pomocy tej Chloe. Lucky Chloe. Lucky. A? I w jak ciemnej dupie jest obecnie Wander? Nie powinien być aż tak ciemny, jak mi się wydaje. Jeżeli zbreakuje, to to jest darmowe, a tak jeżeli nie zbreakuje, to... Okej, okay, takowo. Jest. To jest to. Ty skipujesz turę. No i dobra, zobaczmy, czy mój misterny plan... Wypalił czy się spierdolił? Na lucze przychodzi. Fluisa bije, więc wszystko jest ok. Luis to jedyna osoba, która może go sensownie tankować. O, nice. Zabił. Trafi. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Znaczy, nikt chyba nie będzie miał już zasięgu na protagonistę, ale... Wciąż jestem w niebezpiecznym położeniu. Chain attack. Louis ma bardzo mało HP. Przestańcie. Pokurza. Powiedz, że dostaniesz HP.
Okej, dostał HP. Oho. No dobra, w jak ciemnej dupie obecnie się znajduje? Słowa nie jestem w stanie oddać, jak ciemna jest dupa, której się właśnie znajduje. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Przedło mi się Wolf. Jedno tylko należy Wolfa, nie wiem, ale... Dostawiasz, nie zdajesz tyle, ile bym chciał. Za bardzo się udupiłem wchodząc w ten zaułek chyba. Mam wrażenie. Jednocześnie nie mam leczenia na to tego iście w tej chwili. To może nie być do wygania w mojej obecnej pozycji. Bo tak, ty nie zabijesz pod żadnym pozorem. Nope. Wolf Ragnarok nie daje mi tyle, ile bym chciał. Tutaj laskę masz tylko do heala, co mi nic nie daje. What to do, 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 what to do. Tak zwane co robić, jak żyć w tej sytuacji. Na chwilę obecną jedyne, co mogę powiedzieć życiem, to nie żyć. Bo nawet jeżeli bym chciał wycofać protagonistę tutaj, żeby nie umarł, to... Chloe by musiała wejść. Chloe, o ile jeden atak od Naruto przeżyje, to wystawić na ogień łucznika. Chyba, że jestem w stanie zajść łucznika? Nie, nie będę w stanie zajść łucznika, żeby wszyscy nie przeżyli. Let's go! W którym momencie wszystko poszło się jebać? W momencie, kiedy wszedłem w korytarz. Tak, w tym momencie. Czyli czas abortować plan korytarz. Znaczy czas abortować plan korytarz 1 i wykonać plan korytarz 2, I guess. To jest chyba dokładnie to, co zrobię. Dobra. Co teraz zobaczymy? Tutaj się raczej wiele nie zmieni. Cześć, save. Procent nie weszło. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Dobra. Galnie kawaleria powinna być w stanie uciec dużo dalej. Przy czym Wander... Chyba w jakiej kolejności wy chcecie uciekać? Chloe musi być na samym końcu, bo łucznicy... Alfred tutaj. Nie mam miejsca, żeby się schować. Men Augusta. Ty możesz zaatakować się... Tylko czy ja chcę zaatakować się schować, czy chcę się... Nie, chcę zaatakować. I wtedy tu stanę. A Wander schowa się tu i na wszelki wypadek będzie siedział z handraktem. Tak, to jest okej. To teraz jeszcze jakie misterne playsy tu się będą odczyniać? Ile ty masz zasięgu? Dużo. Ty weź... Aj, jestem znowu w tym chujowym położeniu, tylko... A tym razem mam jeszcze łucznika, kawalerzystę. O którym muszę pamiętać. Ostatnio chyba nie pobiegł w tę stronę, z tego co kojarzę. Ty chcesz tutaj wejść, żeby blokować. W sumie nawet nie było chyba konieczne. Ale lepiej dmuchać na zimne.
Ty przeżyjesz Thundera, bo Thunder nie może dublować. Ty chcesz zabić tego łucznika z góry. Znaczy, maga. Jezu, co ja gadam dzisiaj? Pomocy. Jak to jest, nie umieć się wycofać, dobrze? O Boże, zjebałem. Idę. Trochę zobaczę. Tutaj wszystko wypaliło dokładnie tej hipoiny, więc jest okej. Znaczy nie do końca hipoiny, ale wiecie o co chodzi. Więc muszę poprawić pozycjonowanie Boucherona. Bo wydaje mi się, że mogę to zrobić. Tak, zdecydowanie mogę po prostu na to i nie wiem, czemu nie zrobię tego ostatni razem. Nie wytrzymam ze sobą. Trzymajcie mnie. Za szybkie palce. Jasku, skup się na tym, co robisz i będzie okej. Okay. A potem to, o, ładunków mi brakuje, o, kolegowie. A, i ty stajesz tu. Nie wiem, czy okazji da się wydać, tylko masz te wulnery. Okej, i teraz wszystko powinno być dobrze. Sięgam, jeżeli się okaże, że kawalerzysta będzie miał zasięg do lepiej. To chyba coś odkurwie. Pan jestem całkowicie nieprzytomny, tylko wyczerpałem straty. No, mi na pewno 4 godziny, co nie pomagają. Księga, nie ma to w związku z żadną grą z żadnej serii zaczynającej się na te. Nope, ani trochę. Nope, 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 nope. Nie, zero. Nic takiego się nie wydarzyło. Czy możesz nie zabijać mnie, Eloisa? Czy Lloyd mógłby przeżyć, proszę? Czy mam zbyt wysokie wymagania? A propos wymagań. Wymagania, żeby tutaj wszyscy przeżyli, chyba też będą trochę wysokie. 11 speeda x. To nie wygląda jak sytuacja do przeżycia. Znaczy, inaczej. Klan może przeżyć. To już widzę. Tylko klan może przeżyć jeden atak. Ile ty masz zasięgu? Tyle masz zasięgu. Więc co mogę na pewno zrobić, to przesunąć Selin tutaj. Przesunąć Etie tutaj. O Boże, czy to się uda? Bo ja ty masz 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raczej, po prostu jak wszystkimi odbiegnę, to będzie okej. Okay. Nice. To wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Zobaczcie. Boucheron niech zapierdala. I dobra, teraz ta trudniejsza część. Mianowicie, co z Elizami. Gdyby Kanto było domyślną umiejętnością kawalerzystów, to byłoby tutaj o tyle łatwiej, Jezu. Dobra. Na chwilę obecną plan jest taki. Ty się wycofujesz. Daleko się wycofujesz. Kradniesz vulnerary. Najwyżej teraz sobie zdaję wężyk handlowania vulnerary. Nie wykluczam, że to się stanie. Ty chcesz podejść tutaj i ukraść vulnerary od protagonisty. Yep. Wziąć się nim wyleczyć. Protagonista chce odejść. Kategorycznie chce odejść. I Alfred też chce odejść. Czy chce odejść? 4 speeda, 8 speeda. Ile ty masz zasięgu? Ty masz tyle zasięgu. A ty i tak nie zaatakujesz, więc miał absolutnie sensu, żeś to dostawał. Czy skopałem ustawienie Luisa? Zobaczmy! Wydaje mi się, że nie, ale...
Okej. Okay. Wszystko jest K. Louis OP, by the way. To teraz muszę sobie poradzić z tym zagrożeniem, którym jest tej strony goni. Tutaj już na szczęście mogę sobie poradzić z pomocą Wandera. Błagam cię teraz. Okej. Okay. Ten Mac ma Thundera, więc nie muszę się przejmować dublowaniem. Jakby się ktoś pytał, w statystykach napisałem, że Thunder dosłownie nie może follow-upować niezależnie od speeda. Więc nawet nie patrzyłem na statystyki. Dobra. Klan musi się przesunąć i go strzelić. I tego chyba zabierz, co? Nope. Serio? Nope. Naprawdę? Dobrze, rozumiem, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. O, tego zabiję, więc wychodź na samo. A Thunder... Thunder bez dublowania nie ma szans nie zabić. A jest tylko jeden sposób w grze, żeby Thunder dublował, więc... A, się tym nie przejmuję. Dobra, swej. Przekaż Vulnerary do tego liście. I go wylecz. Weź się... Wydaje mi się, że mogę się tak wycofać. Wtedy wrócić się tu... Nie, to nie ma sensu wracanie się tutaj na razie. Wrócę się... tu. O. Jest git. On jeszcze ma Vulnerary, ale go chwilowo nie potrzebuje. Alfred może zużyć swoje. Weź się przesuń tu. O. Ty możesz polecić się do minetu, żeby mieć zasięg do Maka potencjalnie i uważać na łucznika oczywiście, żeby nie było. 15 wetie, to zaboli, Thunder ma 3 zasięgu, więc nie kontruje. Nelucze po raz kolejny mnie rzuca, tym razem bez tych... bez... chain ataków. Więc jest o tyle łatwiej. Powiedziałem bez chain ataków, nie kurwiej mnie. Ale chyba ostatnia opcja chain atakowa. Okej, okay, to jest kill. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie strasz mnie. Proszę, nie strasz mnie. Już się bałem, że ktoś poszło bardzo mocno i tak. Anyway. Jeżeli dobrze liczę, to Louis jest tutaj bezpieczny w tej chwili, tak długo jak używa Vulnerary. Protagonista jak podejdzie tylko, to też powinien być bezpieczny, więc przekażę Vulnerary kolejne. Nie da, nie widzę świata, w którym umierę bez pyta. A jeżeli krytnie, to... well. Nie jest to coś, na co będę liczył. Wezmę sobie to od razu. I dobra. Co mogę z nimi zrobić? W podkreczonych idzie. Jak w wielu grach, to jest dosłownie na zasadzie, że początek gry taki jest. Po początku gry idzie po tym względem znacznie lepiej, bo mamy więcej możliwości. A początek pod względem wolnego jest straszny. Anyway. Mag może atakować mieli łucznik? Nie. Etie jeszcze nie zabija, więc wywalone. Mieczem, mieczem. Szkoda, że tutaj nikt nie zdaje. Ach. I Etie niech dobije. Okej, okay, wymaksowana więź między Stryko a Selin. Jeżeli 1% mnie tu ujebie, to chyba idziemy grać Mariana. To też nie może i to jest najgorsze. Nie powiem, że mi się nie zdarzyło nigdy.
Okej, zobaczmy, czy mój misterny plan zadziała. Trzy obrażeń z cienia ataku to nic złego. Mamy za dużo HP, żeby nas to bardzo bolało. On narzuci za 5. Zaraz pewnie kolejny cienia atak za 3. Oj, nie są w stanie zabić Luisa, jeżeli mam kogoś, kto będzie go leczył. Albo raczej w tym wypadku kogoś, kto będzie mu dawał potki do leczenia. A ile mam tych potków? Jeszcze 2. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja dosłownie mogę w tej chwili po prostu stać tutaj, się z niej rzucać. Ale i tak powoli zacznę przechodzić na tę stronę, żeby móc potencjalnie coś zrobić. Zwłaszcza, że boss ma jednak dwa paski HP. Ale dobra, przede wszystkim to co najważniejsze to, że udało się w miarę wyrównać siły. Po tym jak przeszły te dodatkowe posiłki ze schodów. Was trochę rozstawię. To będzie kolejne 7 po 3. Chyba, że zabiję kawalerzystę. A nie, zabiję, więc 7 po 3. Leczę się w tej chwili więcej niż dostaję, więc to jest duża rzecz. Dobra, ile wy macie zasięgu potencjalnie? Masz 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli maksymalnie możesz dodatkować jednostkę, która stoi tutaj. Ty masz raz, 2, 3, 4, 5. Czyli mogliby dodatkować tych po bokach. Czyli mogę zajść tak. A ty masz raz, 2, 3, 4. I wtedy masz 2 zasięgu. Czyli tu, 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 tu. Czyli na spokojnie mogę się wycofać tutaj. Mogę? Nie, opomniałem mus. Gra mnie w tej chwili próbuje jak ciula zrobić, ale ja tu mogę stanąć i nikomu się nic nie stanie. No właśnie. Ten znacznik mnie tak baitował. Smażony chlebek. O jest mój dziadek kiedyś robił taki smażony chlebek. A szkoda ci, żeby samemu sobie przygotować też na ich czas. Dobra, wy tu sobie stajecie. Nikt nie podchodzi, bo zbyt ryzykowne to. Naruto wciąż mnie rzuca. Ja wygrywam te trade. A że Luis szuka i zgarnia całego ekstra z tej mapy, to jest zupełnie inna sprawa. Generalowy OP, by the way. Zastanawiałem się, jaką wiadomość miałem na Discordzie, ale to tylko piękne na serwerze. Dobra. Nie chcę aż tak bardzo się opierdalać w tej misji. Więc mam ochotę podejść kimś, kto może actually zaatakować. Tylko zastanawiam się, kto to może być. Celine, jeżeli podejdzie na zasięg Nelusze, to umrze. Ja nie żartuję w tej chwili. Ona nie umrze, tylko jeżeli będzie miała dosłownie pełne HP przed atakiem. Poczekaj, to jest 26, minus 5, 21, ma 23 przez emblemat, a ci 1 przy ataku, 22, czyli jeżeli będzie miała 22 i zaatakuje, to wciąż umrze, więc nie jestem obecnie w położeniu, żeby cokolwiek robić. Ty umrzesz zawsze na hita od Nelucha. Zajebiście. To jest tak głupie, I swear.
Co mogę zrobić, to podejść, strzelić. Ty dobijesz jego? Tak. I podejdziesz. I teraz wszyscy z tyłu są bezpieczni. Idolo. Czy ty umrzesz na hita? 19, 4, 23, no 26, no mniej więcej. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, nie macie się. No dobra! Obawiam się, że Louis wciąż musi tankować. To ja mogę. Chciałbym przekroić tę misję inaczej, ale Nelucze mi nie daje ze swoimi statami. On dosłownie mi nie pozwala. Znaczy, co sobie mogę zrobić, to... Teraz już mogę wycofać Louisa i podejść kimś innym. To jest na pewno zostanie MVP za tę mapę. To nie podlega dyskusji. Dobra, weź tu... No wiesz co, weź go zabij. Zabij. Tak. A? Momentum. Nice. Momentum, fajna rzecz. On wciąż ma 26 ataku. Czyli nic się nie zmieniło pod tym względem. I teraz pytanie za 100 punktów. 26 ataku, 7, 19. Może przeżyć. To nie mogę atakować. Wiem, co robię, spokojnie. Aż teraz też nie mogę też rzucić się obsuktetnej, tylko Louis wciąż będzie obywał, a to nie jest... To znaczy mi najbardziej zależy. Więc mój plan na chwilę obecną jest taki, że albo wrzucę Wandera, albo wrzucę Potaga. Cześć, on ma... Czy ja się przewidziałem? On nie ma oszczep, prawda? Nie, on ma Elans. Nie strasz mnie. Proszę nie straszyć mnie w ten sposób. Atakowanie go nie wchodzi w grę, bo nie można go breakować, bo jest bossem. Dzięki. Doceniam Madlinga. Ile jest mapów w emblemach? To jest generalnie zawsze jest jeden i ten sam. To nie jest tak, że to są różne postacie. Znaczy tutaj teoretycznie to jest na zasadzie emblem Marv, że to jest jakaś jego alternatywna wersja, tak? Ale to wciąż jest praktycznie Marv. Chyba, że masz na myśli jakiś takich postaci typu Mal, to wtedy pewnie znalazłoby się ich nieco więcej. Bo jako takiego samego Malfa mamy jednego. Występują w paru grach, ale... W Awakening jest Malf. Spoilery? Nie będę wysłał spoilerów z Awakeninga? Maszu to nie liczymy. Powodzenia. Bonk. Au. Trochę mu zadaliśmy. A wie, co to oznacza? Jeee. Ja chcę całego możliwego ekstra za tę walkę. A to oznacza, że muszę zalić też tamtych kolegów, którzy z tyłu stoją. A to oznacza tylko jedno. Hello! Do zobaczenia za 5 godzin. To się absolutnie nie rusza. A, nie tu. Ja tego tak nie zaję, bo on ma heala. Override działa na 3 pola, więc i tak tego nie przejadę. Jak zabiję Neluczego, to walka się skończy. Czyli musiałbym wycofać jednostki, żeby on mógł tu przejść.
Fine. Fine. To jest taktyczny odwrót na z góry upatrzone pozycje. Ile ty masz potencjalnie zasięgu? Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj dwa. Czyli tu... Tak jak chcę postać z tyłu stoju, to jest ok. Czyli stanąłby tu. Tu. Dobra, tutaj. Tutaj. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu jesteś bezpieczna. Alfred przeżyje hita w razie czego. Hello. I powinna być git. Czy po drugiej stronie budynku cokolwiek się dzieje? Co masz na myśli przez drugą stronę budynku? Jeżeli masz na myśli zamek, to pewnie... Dopóki my nie skończymy, to się będą bić w nieskończoność. Jak to zazwyczaj działa tego typu rzeczy? Dziewiąty poziom, by the way. A, po prawej stronie. Well, po prawej stronie na początku tak się działo. Słodko, dzięki Bogu, że bossowie schodzą z tego. Wyobraźcie sobie, że chłop by siedział na czymś, co mu daje 30% dodża i 10 hila faturę. To było okrucieństwo. Anyway. Czas pozdrowiać ekspa. Dej całego expa! Wszystkie wasze expy! Dej! Ja tak śmieszkuję, zaraz się okaże, że ja nie skończę te walki w te ture i ktoś mi umrze przez to. To byłaby wielka wtopa. Czy ja jestem w stanie zabić na oczego w te ture? To jest najważniejsze pytanie. Tak, bez zastanawiania się. Lostarz go zabija. Okej, czyli wystarczy, że użyję Engage'a i smyrnego protagonistą. Więc tutaj jest hit. Ty weź go z Shardsfire'a. Nie engage'owałem w ogóle w tej walce teraz, jak się nad tym zastanawiam. Nie zwróciłem na to uwagi, dopóki tak teraz nie brałem jednostek do engage'owania, znaczy do expienia. Jeżeli nie krytnie, to Barry nie zabije. Yep. Klan weź topi. I ty, jeżeli próbujesz cokolwiek dojść, to umrzesz. Ty możesz dostać jeszcze odrobinę expa. To jest gwarantowane exp praktycznie. I ty się engage'ujesz, żeby zabić. Marsz, z tego co pamiętam, ma umiejętność, która daje więcej expa za zabijanie. To sobie nie pamiętam, czy to Marsz, czy kredyt jego dalszych broni. W każdym razie jest coś takiego. I biorąc pod uwagę, że to chyba była broń, to mogę jeszcze tego nie mieć. Umiejki. Nie. Czyli to jest kredyt dalszych broni. Spoilery, będziemy jeszcze broni odblokowywać. Tak, żeby nie ryzykować. Biorąc pod uwagę, że engage taki ma 100% szans na trafienie. Łatwo. Nie było nawet blisko. Za pierwszym razem. Uiii, dziewiąty poziom Bonda. Kto by się spodziewał? Louis dostał MVP. Jak mogło do tego dojść? Nie wiem. Nie mam zielonego pamięcia, jakim cudem osoba, która zdała jakieś 3/4 obrażeń i wytankowała całą mapę, mogła dostać MVP.
Sebik, powinieneś się od niego uczyć. Nie no, śmiałem się, że kolega tankuje. Tak jak ty powinieneś tankować. Shinji buliuje? Ja nic nie wiem. Kiedy zdarzyło się, że ja buliował kogokolwiek? Szukałeś tak czołgu, że próbowałeś tam się nim stać? Próbowałeś, to dobre słowo. O, bardzo miłe powitanie żołnierzami. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja jestem miły i twierdzę, że no próbowałeś stać się czołgiem. Stałem się czołgiem malenia XDD. Dobra, gdzie kolejne emblemy? Proszę, kolejny emblem. Na pewno macie jeszcze jakieś emblemy. Nie przyszliśmy tutaj nikomu pomagać, przyszliśmy po emblem. Oddej. Jakby to... No, trochę jej się odeszło. To jest takie... Ej, bardzo miło ci widzieć. Co tam u twojej rodzinki? A, nie żyje. Przysięgam, ile razy by się to nie pojawiało, to nie jestem w stanie traktować tej śmierci jakoś bardzo poważnie i brać jej do siebie. Awakening robi to samo, tylko że nieco lepiej. O nie, spoilery, postać w grze o wojnie umiera. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Pomijając tą część, której protagonista kompletnie nie pamięta o swojej matki, to tak, to z pewnością było okrutne. Obrażenia kastynkowe. Nie miej ich ustawów ze sobą, no. A czy tutaj jeszcze przynajmniej o tyle dobrze, że jakoś to tłumaczę i na zasadzie, że to nie jest tak, że ona umarła od obrażeń, tylko od tego, że... To było tłumaczone, hej? Hej? To nie jest tak, że ja pierdolę teraz głupotę i spojrzę. Ja już czasami się łapię na tym, że zupełnie przypadkiem rzucam rzeczy, które dla mnie są oczywiste i jestem pewien, że były, ale po prostu kojarzę to, bo przeszedłem go. Dlatego momentami mam takie, czy to na pewno było? Ma to jakiś sens? To znaczy, że musimy go powstrzymać. I musimy sami zebrać 7 smoczych kul. Znaczy 12 pieśni. W ogóle ja nie wiem, dziwne. Gier było jakieś 16, a pieśni 12. Jak to tak można? Kompletnie niegrywalne. Sama
Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie tak z głowy podać, których nie ma. Pierwsza w dzięki za follow'a. Ma jeszcze kolejny emblem, wyśmienicie. Czy mogę go dostać? Dajcie pierścień. No, było tak mówione, owszem. Ale najwyraźniej Firene jest wyjątkowy i dostał jeszcze drugi. Okej, okay. Ma to sens. I oczywiście to by nie było za łatwo, to ukryty pewnie gdzieś w najgłębszych katakumbach, tak żeby nikt go nigdy nie znalazł. Byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś tam zakradł i go ukradł, co nie? Już dawno odszedł z zamku, żeby do nas się udać. Rzucę drobnym spoilerem. Absolutnie nie planuję używać Alfreda dłużej niż jest to konieczne. Ale to inna sprawa. Fire Emblem Engage bardzo intensywnie cierpi na syndrom nowe postaci OP. Tak, tak, wrócą żywi. Nie obiecuję, że za pierwszym razem przeżyją, ale wrócą żywi. Tak, 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 tak. Zobacz, mamy dalszy cel. Mamy dużo hajsów. Naszym kolejnym celem będzie smocza kula ukryta w kapliczce. Nie mogę się powstrzymać od tej ruchomej kamery. Coś w tym jest. Czemu tak zrobi? Nie mam zielonego pojęcia. Ziemniak. Powiem tak, to nie jest tak, że mi to jakoś bardzo mocno przeszkadza, ale rozumiem, że może być męczące. Ile ma gwiazdek? Co ile ma gwiazdek? W sensie, że tak się świecił? Co tam? A, smocza kula. 3,5. Nie. 5, przepraszam. Dostajemy kowala. Możemy robić jeszcze bardziej zbalansowane bronie. O mój Boże, czy ja właśnie mogę zrobić najlepszy mem na dzielni? Tak mi się wydaje. Zaraz sobie do Seniela i zobaczę, czy dobrze myślę. To jeszcze chwila kasenek. Gamy w japońskiej tytuł. Nie spodziewajcie się chyba, że będziemy mieli krótkie kasenki, co? Nie jest to poziom Persony, gdzie gameplay zaczyna się po 2 godzinach.
Gdyby Zefi jakoś bardzo zależało na tym, żeby się nas pozbyć, to po prostu sama by się nas pozbyła. Ale może za dużo wymagam. Już nigdy cię nie zawiodę. Masz rację, nie zawiedziesz mnie po raz kolejny, bo nie będziesz miał nawet takiej szansy. Ha, ha, ha. Powiedziałbym, że mi go szkoda. Ale tak naprawdę to ani trochę. To dziewczę, które wcześniej zabiło nam Matulę. Tak sobie luzem chodzi? Przykro mi, nie dostajemy pieśni. Chciałem powiedzieć, czy ona nie była przy tym, ale w sumie odeszła zanim było to potwierdzone. Biorąc pod uwagę, że to był szeregowy antagonista numer 30, to absolutnie nie dziwię się, że to wyglądało jak comic relief. No i to zabawne, że potężniejsza ludzie, którzy są w stanie po prostu sobie zabić boskiego smoka, uważają, że potrzebują jakoś dużo sił, żeby być w stanie dalej walczyć. Pierwszy paralog. Wraz z progresem w fabule dostajemy specjalne rozdziały nazwane paralogami. Będą się pojawiać na mapie świata. Są opcjonalne, ale dają nam wyjątkowe benefity. Czasem może nawet spotkamy nowych sojuszników. Czy ja dobrze myślę, co to jest? To może być ten paralog, co myślę, ale najpierw wspomnę. Trzeba mieć priorytety. Priorytety. Zapisz? Zapisywałem po skończeniu misji. A cutscenki można bardzo łatwo skipować, więc tak naprawdę ostatnie jakieś 15 czy 20 minut byłbym w stanie dojść w jakieś paręnaście sekund pewnie. Po każdej skończonej misji mam możliwość wykonania zapisu, więc o tyle jest to wygodne. Mam dostępnego kowala i butik. U kowala możemy sobie lepszyć bronię, a w butiku możemy kciuchy ogarniać. Możemy wymieniać materiały i złoto na ubierek serek noszą nasze postacie w Samnielu. Jeżeli już jakieś sobie wykupimy, to większość postaci może je nosić. Wraz z postępowaniem fabuły więcej przedmiotów będzie dostępnych. Okej, ważne pytanie. To bardzo ważne pytanie. God damn it! Jeszcze nie mogę. Najlepszy mem jeszcze nie jest dostępny. Możemy co najwyżej założyć jakieś tak zwane soje kąpielowe. O nie. Pan serwis w moich DLC-kach? Nigdy bym się tego nie spodziewał. Nie planuję raczej tego robić, więc no, ja się wstrzymam. A jako, że ten... Jako, że memów jeszcze nie ma, to no, memy sobie jeszcze... Chyba, że on są... Nie, no. To nie może być do kupienia, right? Okej. Okay. Czy to jest coś, co mogę teraz stworzyć? Oh, yes. 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 Yeah. Yes.
Wyśmienicie. No, to jest Selig. Czego nie rozumiesz? Za Sej będzie miał takie, czekaj, co kurwa? Bo on w sumie nie był na tym jednym filmie, kiedy byłem u Sewika. Jest to wspaniałe, potwierdzam. Coś jakbym pamiętał. A, aż teraz to miejsce pięknie wygląda. Niestety emblemów nie możemy przebierać. Wszyscy inni za to. To jest tak piękne. Potrzebuję mapy. Potrzebuję skoczyć do... Tu mogę to. Hello. Spójrz sobie, to twoja kapliczka. Łap ziemniaka. Czy nie jesteś piękny? Powiedz, czy nie jesteś piękny? Można też petować Sewika. Wow! Ale hejter. Absolutny hejter. Nie wiem, jak tak można. A przynajmniej dostaję bon fragmenty. Czy jego też możemy coś ciekawego ubrać? Chyba nic nowego nie przyszło. Dobra. Z rzeczy, które jeszcze dzisiaj chcę zrobić, to na pewno będzie skoczenie do kowala. Kowala, kowala, kowala. Kowal jest z tej strony. Mam wrażenie, że bardzo pożałuję tego, że wszystkim ustawiłem ten strój. Ale to są problemy, którymi będę zajmował się już nie dzisiaj, to na pewno. Za pomocą materiałów i złota możemy wzmacniać swoje branie u kowala. Możemy je ulepszać albo poprzez zwyczajne ulepszenie, albo poprzez wyrycie symboli. Symbole emblematów mogą być wyryte jednocześnie tylko na jednej broni. Możemy też wymieniać materiały na inne. Cześć, kapitanie. Więc tak, pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to ulepszyć sobie Liberation. Liberation jest o tyle specyficzną bronią, że ona bardzo dobrze się ulepsza i jest jednocześnie tania w ulepszaniu. Za 30 żelaza dostajemy plus 2 do ataku. Jest to jednocześnie na tyle tania broń, że jest to opłacalne. Ktoś jeszcze chce ulepszyć? Może oszczep któryś? Tylko pytanie, czy on się jakoś dobrze ulepsza. Jeden might, jeden hit. Oszczepy się nie ulepsza jakoś specjalnie dobrze, więc chyba się wstrzymam. O, srebrne miecze. Srebrne miecze też się całkiem nieźle ulepszają, tylko... Well. Jak widać, jest to dość kosztowny business. Czy coś jeszcze? Łuki chyba. No, łuki też całkiem wesołnie się ulepszają. Przy czym bardziej się opłaca na plus 1, bo to, ile dostajemy might, jest zauważalnie... Albo nawet stalowy łuk będzie lepsze. No i dobra. Możemy się jeszcze zengrave'ować, wezmę sobie, zengrave'uję Liberation. Co to konkretne ulepszenia? Beginning zwiększa mi Might, Hit,
Crit, Avoidance i Dodge, czyli takie jest w miarę uniwersalne. A Holy zwiększa Might, zmniejsza wagę i zwiększa Avoidance, przy czym Avoidance, tego co pamiętam, właśnie zawsze mylę Avoidance z Dodge i mnie to irytuje. Wiem na pewno, że tutaj zrobię to. Wiem, że jedno sprawia, że mam mniej szans na oberwanie krytem, a drugie sprawia, że mam mniej szans na oberwanie kropka. I zawsze mi się to myli. Zawsze. Bez wyjątku. Stalowy łuk. Nie wiem, co to było, ale coś bardzo intensywnie zaczęło wibrować. I się zastanawiam, czy też po co przejeżdżało za oknem. Boję się. Aż chcę to zrobić. I mean, to nie jest tak, że też nie mamy aż tak dużo bonus fragmentów. Ja będę potrzebował, to sobie zengrawuję. Dobra. Z rzeczy, które dzisiaj chcę zrobić, to jeszcze pozgarniam sobie materiały. Które sobie luzem leżą. Diznac. Spirit Jam. Dzisiaj już będzie tylko jako takie zbieractwo, żeby nie było, więc pozbieram sobie materiały i pójdę odebrać bond fragmenty za achievementy przerobione. Żadnych tych supportów już dzisiaj robić nie będę. Więc z takich ważnych rzeczy tak naprawdę będzie na dzisiaj tyle. Jako tako w środę normalnie powinno być SNT, jeżeli nic się nie zmieni. Przynajmniej nie mam planów na chwilę obecną, żeby coś się miało zmienić pod tym względem. Przysięgam, teraz zacznę regularnie streamować. Kopium. Do czasu, kiedy następny raz im powiedzą, ej, kolego, wracaj na drugą zmianę. Faj. Nie no, gdzieś tam w głowie naiwnie się łudzę, że to na jakiś czas będzie przerwa i będę regularnie na tej pierwszej. Kafe teraz. Dajcie intabito ogłoszeń bez achievements. Czy dużo dostanę? Zobaczmy. 695 fragmentów, całkiem sporo. Dobra. To tak jak mówię, na dzisiaj to będzie na tyle. Na przyszłym streamie, którym mam nadzieję, że będzie za tydzień, jakby miał nie być, to będę dawał znać. Przerobimy sobie resztę rzeczy do zmienia w thumbnailu i zrobimy pewnie jeszcze jeden chapter. A na dzień to było na tyle, dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, bo cześć!